Pamiętniki z siłowni Funky, odcinek trzeci. W poprzednich odcinkach poznaliśmy dwie przyjaciółki, Justynę i Martę, które postanowiły wybrać się na koncert znanego rapera KN-a. Bartek jako jego najlepszy kolega już od dawna stara się mu pomóc. Na mieście chodzi plotka, że Bartek zna, podrywał, miał, zarywał lub został olany przez każdą nastolatkę, dziewczynę, matkę i to często w różnej kolejności. KN natomiast jedyne, w co potrafi wejść, to bit. Dlatego uzupełniają się idealnie. Wszelkie plany chłopaków zostały pokrzyżowane w momencie, w którym pojawia się Adrian, były chłopak Justyny. Gdy praktycznie dochodzi do bójki, Justyna w ostatniej chwili odciąga Adriana. Dzisiaj poznacie finał tej historii. Siema, ziomek. Trenujesz czy odpoczywasz? Tak, chyba ty. Będę za 15 minut. Grubo się wczoraj obwaliło, co? Daj spokój, jakiś napuchnięty pajac na łące robił dym. W ogóle mam nadzieję, że to załatwili, bo niepotrzebna nam spina. Dobra, ja jestem już na siłce, widzimy się. Siema. Zaczynam się trochę bać o KN-a. To dobry gościu, naprawdę w porządku jest. Taki bezproblemowy. A ten drugi typek, jakiś nabuzowany na teściu pajac. Tak, miałem kilka razy w życiu takie sytuacje, ale mi zawsze uchodziło płazem. No, o niego się trochę martwię. Masakra, tyle wstydu się najadłam przez tego przypało. Tyle razy mówiłam mu, że z nami koniec. A on prześladuje mnie, jeździ za mną, wypytuje o mnie na mieście. Starszy moich kolegów. Adrian jak to Adrian, ja już pewnie o nim zapomniałam. Ale nie wiadomo, co mu przyjdzie do głowy. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. KN to fajny chłopak. Już mieliśmy się umówić, ale pojawił się Adrian. Głowa do góry ma, będzie dobrze. Muszę wam coś wyznać. Adrian to jest mój były psychochłopak. Nie spotykamy się od blisko roku, a on nadal mnie prześladuje. Liczyłam na miłość i uczucie jak 50 twarzy Greya, a dostałam stalkera i prześladowcę. Czy ja się kiedyś od niego uwolnię? Hej dziewczyny, słuchajcie, szukam KN-a. Dzwoniłem do niego, powiedział, że będzie za 15 minut. Minęło pół godziny i go nie ma. Chyba wiem, co mogło się stać. Podejrzewasz Adriana? Pamiętam przecież, jak skończyła się moja ostatnia znajomość. Słabo to brzmi. Idę do niego zadzwonić. Szkoda, że o mnie się tak nie troszczy. Dobra, nie czas na to. Pogadamy później, idę zadzwonić. Mówiłem tak, mówiłem i jak zawsze miałem rację. Mi takie akcje zawsze uchodzą płazem, a on ma zawsze pod górkę. No, cudze dziewczyny to moja broszka, niech on się w takie rzeczy w ogóle nawet nie miesza. Ach, nie odbiera telefonu, nie wiem co z nim jest. Czekajcie, dzwoni KN, nie mogę z wami gadać. Co ty gadasz, stary? Ten Adrian zaszedł ci od tyłu z trzema gościami. Co ty gadasz? I ja pierdykam. No dobra. Spoko, morda nie szklanka, słuchaj, będzie dobrze. To co, biorę pałę i idziemy ich szukać? Czaję. Dobra, ale pamiętaj, że jak co, możesz na mnie liczyć, nie? Dobra, to się ma. Czekałem, dzwonił? Co z nim? Tak, no gruba akcja, słuchajcie. Twój były zaatakował go na mieście gdzieś, z jakimiś trzema typami, pobili go, słuchaj, na szczęście jakaś baba zaczęła krzyczeć i sobie poszli. I co wam zrobili? Skończyło się na dwóch strzałach i odrobinie krwi. No, ale no mówi, że mamy się nie mieszać, już zajmie się sprawą, także czekamy po prostu, co z tego będzie. Co miał na myśli KN? Jak zamierza załatwić tę sytuację? Martwię się o tą moją Justynkę. Od wczoraj cały czas o tym mówi. I szkoda tego KN-a. Mogło to się skończyć o wiele gorzej. A ten Bartek? Naprawdę super przyjaciel. Dobrze, że ma takie wsparcie. Czasami sekundy zamieniają się w godziny. Bartek, Marta i Justyna cały czas czekają. Co się wydarzyło? Co się stało? Gdzie ten psychopata? Dlaczego nie odbierałeś telefonu? To dłuższa historia. Chodźcie, usiądziemy sobie, wszystko wam opowiem.
A ty szykuj się na wieczór, bo jesteś winna na spotkanie. A zabierzemy ich? Chyba nie wiesz, na co się piszesz. Właśnie z takiego tygrysa zrobiłam to dywanie. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. KN po męsku rozwiązał konflikt. Justyna ma nadzieję na nową, długą znajomość. Marta ma kolejne wyzwanie. A Bartek z osiedlowego cwaniaka może stać się zwykłym babciem. Jednak bez wątpienia pozostanie najlepszym przyjacielem, jakiego można mieć.